Dzień dobry. Ze mną w studiu burmistrz Żywca Antoni Szlagor. Witam. Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy. Powalone drzewa i zniszczony mostek to są efekty zniszczeń wywołane przez silny wiatr w Parku Habsburgów w Żywcu. Pan był na miejscu zaraz po przejściu tej wichury. W jakim stanie jest park obecnie? Znaczy, na pewno te zniszczenia są o wiele, wiele mniejsze niż po tym orkanie Xawerym, no ale ten Grzegorz też narobił ambarasu w parku. Praktycznie mówiąc 20 bardzo ładnych drzew zostało zwalonych, no i został uszkodzony mostek. Myśmy zaraz, jak to się zaczęło dziać, ta wichura, no wzięliśmy i daliśmy ostrzeżenie, żeby do parku mieszkańcy nie chodzili i praktycznie mówiąc wczoraj również nie powinni po parku chodzić, no ale to już każdy, kto wchodzi, to wchodzi na własną odpowiedzialność. Od dnia dzisiejszego już można normalnie z parku korzystać. Już jest posprzątane, czy te prace jeszcze sprzątamy? Trwają? Sprzątamy, ale w tych miejscach, gdzie to sprzątanie jest, to jak zwykle to jest zabezpieczone taśmami, no więc to są taśmy, które z daleka widać i tam się nie powinno chodzić. Myślę tak, że każdy już teraz powinien po przekonaniu się, jakie zniszczenia robił wichura, no to jeżeli taka wichura gdzieś następuje, no to wtedy raczej nie powinno się nigdzie wychodzić, nie powinno się chodzić wszędzie tam, gdzie po prostu może coś człowiekowi na głowę spaść i niepotrzebnie dojść do jakiegoś wypadku. Jest niebezpiecznie, bez dwóch zdań. Tych drzew powalonych całkiem sporo. Ja chciałam zapytać, co zrobicie z tym drewnem, bo poprzednim razem po przejściu wichury sprzedawaliście. Znów to drewno sprzedamy i myślę tak, bo część tego drewna na pewno to będą takie kłody, które się nadają na całkiem inne rzeczy niż do palenia, no więc to oczywiście znów firmy sobie jakieś będą mogły kupić, które piszą podanie, a to drewno, które pozostanie, to sprzedamy jako drewno opałowe. No teraz dopiero ludzie zaczęli to drewno brać, no bo jak jest niepogoda, no to nikt po takie drewno nie przyjeżdża, no ale wczoraj, dzisiaj sporo osób się już zgłasza z tej poprzedniego rozdania. No właśnie, a wspomnijmy, że zainteresowanie było wtedy bardzo duże. No prawie było tam tylko 100 osób było chętnych do kupna tego drewna, no, tak żeby każdemu dać, to tam wyszło po 1,5 metra tego drewna. No, niektóre osoby mówią tak, no my poczekamy, może zostanie coś więcej, no to wtedy kupimy. Czyli zapotrzebowanie jest. Zostawmy już zniszczenia i przejdźmy do nieco przyjemniejszego tematu, czyli do tematu inwestycji. Rozpoczął się remont Alei Wolności. Na jakim odcinku? Od ronda w kierunku MCK-u? Nie, no to remont Alei Wolności jest od ulicy Batorego do MCK-u. Również starostwo powiatowe się włączyło i na tym skrzyżowaniu, które jest z Legionów i z Aleją Wolności, zostanie też wymieniony asfalt. No, okazało się, że pod tym asfaltem jest kostka granitowa, tak żeby się nikt z mieszkańców nie przejmował tym, że tą kostkę nam rozkradną. Nie, tą kostkę my bierzemy i ją zmagazynujemy w odpowiednim miejscu, żeby ona nie zniknęła i ta kostka będzie używana do wielu, wielu różnych tematów, które na terenie miasta Żywca robimy. Przecież robimy przy jakichś skwerach jakieś klomby, robimy zjazdy, wyjazdy z poszczególnych dróg. Mamy też kostkę w koło rynku, no więc tam też ulega uszkodzeniu. Więc to się przyda. Także się kostka sprzyda. A na Alei Wolności jak długo się możemy spodziewać utrudnień? No wie państwo, tam zawsze takie wielkie utrudnień nie ma, no bo tam jest ruch jednokierunkowy. No więc wykonawca to robi tak, że wyłącza połowę drogi, drugą połową się jedzie. Czyli przejazd będzie cały czas. Następnie tą drugą połowę zaczyna robić, no i tamtą się jeździ. A wspomniał pan o skwerach. Ja przy skwerze też chciałabym się na chwilę zatrzymać przy tym, który idzie wzdłuż Alei Wolności. Tam no, też tam macie będzie, jakiś tam pomysł. Będzie, tam będzie teraz oświetlenie jeszcze na tym skwerze zrobione. Będą fajne takie lampy, które będą jako brzozy. Te słupy także nie będą tam odbiegać od tych brzóz, które tam są. Ja również bym tutaj przy okazji powiedział, że też trwa teraz remont bardzo ważnej drogi dla mieszkańców, głównie w lecie, bo to ulica Świętego Wita to jest główna droga dojazdowa do plaży miejskiej, do tych ośrodków, które się znajdują nad Jeziorem Żywieckim. Także ta droga jest właśnie w trakcie remontu również.
Panie burmistrzu, zmieniamy temat. Jakiś czas temu od jednej z firm otrzymaliście pieniądze na zakup czujników do pomiaru jakości powietrza. Jesteście już po zakupach. Czy te czujniki są już zamontowane? Znaczy tak, czujniki są już zamontowane. No to ta firma, to nie będzie na pewno reklama tej firmy, bo to ja nie reklamuję jej produktów, ale to była firma Grupa Żywiec, która nam dała 70 tysięcy na te czujniki. Które trafiły do każdej z dzielnic miasta. I te czujniki trafiły do każdej dzielnicy miasta. Mamy to wszystko połączone siecią internetową, cały czas monitorujemy. No i rozpoczyna się ten konkurs, o którym mówiłem, w której dzielnicy będzie najmniejsze zanieczyszczenie, czyli mieszkańcy będą jak najbardziej o to dbać, no to ta dzielnica coś tam dodatkowo będzie miała zrobione. Jak to będzie przebiegało? Czy te wyniki będą na bieżąco rejestrowane? Czy wy je będziecie jakoś spisywać co jakiś czas? Nie, wyniki są na bieżąco rejestrowane. Na stronie internetowej miasta, tak jest do tej pory, mamy aplikację, gdzie widać na przykład, jakie jest zanieczyszczenie powietrza w centrum miasta. No to teraz będzie taka aplikacja, że będzie widać w każdym miejscu, tam gdzie są te czujniki zamontowane. No i mieszkańcy również przejeżdżają samochodem, patrzą się na to, bo to jest bardzo dobrze widoczne. Głównie daliśmy to w takich miejscach, gdzie najwięcej ludzi chodzi i najwięcej ludzi widzi. Jak jest konkurs, to musi być i nagroda. Jaki jest pomysł na nagrodę? Nagroda to powiedziałem, że to będzie coś dodatkowego zrobione. Czyli jakiś... Jakieś tam doposażenie, na przykład jakiegoś ogródka tam jordanowskiego, zrobienie jakiegoś ładnego skwerku. Czyli coś inwestycyjnego. Coś inwestycyjnego, nie coś do przejedzenia. Okej. Okay. A jak sytuacja smogowa w Żywcu? Pan na bieżąco ma podgląd? No ja powiem tak, że również ten wiatr ostatnio bardzo pomógł, bo naprawdę mimo to, że porobił zniszczenia, to bardzo dokładnie przewietrzył całą Kotlinę Żywiecką. Jakby tych zniszczeń nie było, no to by była dobra sprawa, no ale trudno, no zniszczenia też są. I ja powiem tak, że obserwuję cały czas na aplikacji z Wojsko Inspektora Ochrony Środowiska wyniki, a również te wyniki tych czujników, które myśmy założyli, no to muszę powiedzieć, że to nieźle wszystko teraz wygląda i te nasze działania wszystkie edukacyjne i te wszystkie działania, które myśmy zrobili, byśmy bardzo, bardzo wiele działań w tym zakresie zrobili i będziemy dalej robić i fotowoltaika, i wymiana pieców, i pompy cieplne, i solary. Także myślę, że te działania będą przynosiły efekty, ale najważniejszym, głównym działaniem to jest jednak uświadomienie ludziom, jak smog jest szkodliwy i po prostu jeżeli ktoś pali nie tym, co trzeba, to nie tylko truje sąsiada, ale truje również siebie. Na efekty pewnie jeszcze trzeba będzie trochę poczekać, bo temperatury te spadkowe dopiero się zaczynają, zaczyna się robić zimno, no i będziemy wtedy to oceniać jak najbardziej. A tymczasem jutro Dzień Wszystkich Świętych. Czy w Żywcu szykują się jakieś utrudnienia w związku z tym? Nie będzie utrudnień, mamy dopracowany pewny model. Wszystkie po prostu wskazówki, jak będzie organizacja ruchu, gdzie jakieś dodatkowe parkingi. To jest wszystko na stronie internetowej miasta i na Facebooku. Mogą być lekkie utrudnienia tylko na ulicy Stolarskiej, ponieważ tam jest przebudowa tej ulicy, ale tak z wykonawcą zrobiliśmy, że tam się da jeździć i tak dalej. Bardzo bym tam prosił, żeby tam się mieszkańcy dostosowali jednak do tych znaków, które są na czas budowy dane, bo tam niektóre odcinki jest jednokierunek, gdzieś tam inny odcinek dwukierunkowy, ale nie powinno być większych utrudnień. Ja apeluję o to, żeby jednak wszyscy nie uważali, nie zatrzymywali się w tych miejscach, gdzie po prostu się nie powinni zatrzymywać, bo to utrudnia potem wyjazd samej tej osobie, która się tam zatrzymała, również tym osobom, które gdzieś tam nie mogą przejechać, wyjechać i tworzą się niepotrzebne zatory. Można też skorzystać z komunikacji miejskiej, będą oczywiście dodatkowe komunikacja przystanki. Miejska jeździ, jest dodatkowy przystanek koło bramy cmentarnej na przemienieniu Pańskim, także wiadoma sprawa, że jak ktoś jedzie z osobą starszą i na chwileczkę się zatrzyma przy tej bramie z tą osobą starszą, żeby on ją wysadzić, to nie ma żadnego problemu, żeby to zrobić, a potem też nie ma problemu, żeby znów podjechał i ta osoba starsza, żeby wsiadła i na to zarówno policja, jak i straż miejska no, przecież będą bardzo zwracać uwagę, żeby w ten sposób się mogło to wykonywać wszystko. No, przecież jak ktoś się na chwilę zatrzyma, no to i wysadzi tą starszą
osobę, która chce iść na ten cmentarz, no to przecież musimy sobie jakoś wzajemnie pomóc. To na koniec jeszcze w dwóch słowach chciał pan zaapelować o to, żeby zadbać o te zaniedbane groby. Czy takich grobów jest dużo na żywieckich cmentarzach? Zaniedbanych grobów jest bardzo dużo na cmentarzach żywieckich również i myślę tak, że jeżeli ktoś ma grób, a koło niego jest grób, na którym się żaden z nich nie pali, to ludzkim gestem jest, żeby ten z nich zapalić. Ale ja apelując o zadbanie na temat grobów, to apelowałem również do dzieci, do młodzieży ze szkół, ze przedszkoli, żeby poszli na cmentarze tych bohaterów naszych, których rodzin tu już nie ma, żeby w jakiś sposób te groby posprzątali, żeby je jakoś tam też przybrali, czy chorągiewkami jakimiś biało-czerwonymi i tak dalej. Powiem tak, że na przykład mamy na cmentarzu żydowskim mogiłę przez słynnego oficera Wojska Polskiego Munka. Tam też na pewno się zabłocia młodzież uda. No, a na Przemieniu Pańskim to mamy z roku bohaterów z roku 914 do 17 wojny. Mamy legionistów, mamy 39 rok, mamy prochy z Oświęcimia. No mamy bardzo, bardzo dużo takich grobów, które powinniśmy otoczyć opieką i powinniśmy o nie zadbać. Pamiętajmy szczególnie jutro w Dzień Wszystkich Świętych. Bardzo dziękuję. Moim gościem był burmistrz Żywca Antoni Szlagor. Dziękuję bardzo.